Dzień dobry kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny food vlog. Chyba nie muszę Wam przypominać, że każdy dzień u mnie zaczyna się tak samo, czyli od kawy i od dużego kubka z wodą. A później oczywiście śniadanie i ostatnio śniadanie, na którym jestem totalnie zafiksowana i chyba najbardziej mi smakuje. No i oczywiście musi być jajko. Po śniadaniu pojechałam w odwiedziny do pracy pewnego pana, którego bardzo dobrze znacie. Sami zobaczcie, co się działo. Zobaczcie kochani, co makijażysta nosi ze sobą wiecznie, w każdym miejscu, gdzie się przenosi. Ja nie wiem, po prostu umieram. A drugi to telefon, bo trzeba wszystko oznaczać, każdego. No właśnie, to swoją drogą, ale Paweł, ty powiedz lepiej, co ty dzisiaj tutaj robisz. Co dzisiaj robię? Słuchajcie, jestem dzisiaj na wyjątkowym evencie Douglas Beauty Trend. Zawsze muszę się zastanowić, co za event, bo raz jestem w Douglasie, raz jestem w Sephorze i czasami mogę to powiedzieć. No i oczywiście lansujemy najnowsze trendy. Dzisiaj trendy Estée Lauder, czyli makijaż Rebellious Rose, czyli spunktowana róża od koloru pomadki w trzech różnych odsłonach, matowa, błyszczyki, klasyczna, kremowa. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ten look, zapraszam Was serdecznie do Złotych Tarasów. Tak, ale to za chwilę, bo musimy sobie trochę poplotkować. A, no dobrze. No, z tymi Twoimi pędzlami. Muszę Wam powiedzieć, że to był bardzo fajny dzień, bo też po powrocie do domu zrobiłam jedną z moich ulubionych zup, a mianowicie krem z dyni. I zobaczcie teraz, jak ja przygotowuję to danie. Skoro mamy sezon na dynię, to postanowiłam, że zrobię zupę dyniową. I będę teraz na sam początek zapiekać warzywa. Tu mam dynię, marchewkę i batata, obsypane solą, pieprzem i słodką wędzoną papryką. Wstawiam je teraz do piekarnika, niech się troszkę podpieką, a później będziemy robić zupkę. Teraz na rozpuszczonym maśle podsmażam odrobinę taką małą cebulkę i będę dodawać warzywa. Po około 2 minutach, kiedy podsmażyłam ze sobą wszystkie warzywka, dolałam wodę, dodałam jeden rosołek i teraz mniej więcej przez 10-15 minut będzie mi się tutaj robił wywar. Ależ ja uwielbiam te jesienne zapachy. Ciekawe jak, czy Wy też tak macie. Ale podejrzewam, że tak, bo skoro mamy sezon na grzyby, dynie, śliwki, to pachnie u Was niesamowicie. No dobra, ale wracamy do mojej zupy. Po 10 minutach dodaję jeszcze dodatkowe przyprawy, a mianowicie ostrą paprykę, kurkumę i imbir. No i teraz to, co tygryski lubią najbardziej, będziemy blendować warzywa na pyszny krem. Zupa jest już gotowa, a w sumie to krem z dyni jest gotowy, ale czegoś tutaj jeszcze brakuje. No oczywiście mleczka kokosowego, zaraz dodam do zupy 2 łyżki tego mleczka kokosowego, wymieszam i pokażę Wam, jak ja ją podaję. No i teraz na spodzie układam grzanki z pieczywa, z mąki kukurydzianej. Następnie zalewam to moim kremem z dyni i batatów. I ostatni sekretny składnik to jest prażona cebulka. I wiem, że będziecie pytać, tak, sama prażę cebulę. Bardzo prosty sposób, po prostu cebulę prażymy w piekarniku, ale połączenie właśnie takie, czyli ta prażona cebulka i krem z dyni. Musicie tego spróbować.
Pomyślałam sobie, że czas najwyższy upiec jakieś dobre ciasto i jak widzicie, będę dzisiaj robić ciasto ze śliwkami i żurawiną. I teraz tak, potrzebujecie oczywiście małą tortownicę, małą, możecie użyć taką, jaka będzie Wam dla Was wygodna. Ja na przykład na dwie osoby korzystam z takiej malutkiej tortownicy. Do tego potrzebujecie suszoną żurawinę, tak mniej więcej 125 gramów lub też więcej, ja wolę więcej, wtedy będzie jeszcze bardziej przyjemny smak. Do tego śliwki obrane, pokrojone, czyste, margarynę lub masło, tak mniej więcej 10 deko, to jest dosłownie niedużo, dwa jajka obowiązkowo, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, jedną, dwie łyżki mleka, no i mąka, tak mniej więcej szklanka półtorej, też nie za dużo, ja mam tutaj mąkę mieszaną żytnią z pszenną i dodam jeszcze odrobinę ekstraktu z wanilii i też odrobinę cukru, dosłownie odrobinę, tak mniej więcej 4 łyżki cukru. No to co, zabieramy się do roboty i na początek trzeba będzie utrzeć mikserem masełko z mąką, szczyptą soli i cukrem. Oczywiście stopniowo dodajecie wszystkie składniki, mieszacie ze sobą i zobaczcie, wychodzi taka fajna, gęsta masa. Teraz muszę dodać żurawinę, dokładnie ze sobą wymieszać i będę przekładać do tortownicy. Zapomniałam Wam powiedzieć, że tortownicę przed wyłożeniem masy musicie wysmarować masłem. Tak już się prezentuje moje ciasto i teraz będę na nim układać śliwki, ale muszę je wcześniej naciąć i też, co ważne, rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. I jak? Wygląda to całkiem ładnie. To teraz wstawiam moją formę z ciastem do piekarnika na 35 minut. I jak, kochani? Wyszło? No pewnie, że wyszło. Nie mogło być inaczej. Jak widzicie, oprószyłam jeszcze ciasto cukrem, pudrem i wygląda, pachnie wyśmienicie. Gorąco Wam polecam. Natomiast wieczorem wybrałam się na pokaz nowej jesienno-zimowej kolekcji marki Pinko, kolekcji 2019. Bardzo miło spędziłam wieczór i pomyślałam sobie, że pokażę Wam również zajawki z tego pokazu, a między innymi część z kolekcji. Kochanie, co dzisiaj robisz na kolację? Dzisiaj robimy olive gapperi, pasta. Czyli olive gapperi. Makaron fusilli z sosem pomidorowym. Jak widzicie, mamy tutaj już pomidory z bazylią. Do tego będą ciemne oliwki.
i kapary. A tutaj już się rozgrzewa odrobina oliwy z czosnkiem. Gaperi, kapary. Następnie oliwę nieliwę. Oliwki. I co teraz? Pasta. Ile czasu podsmażamy? 2-3 minuty, później może pomidoro. I dodajemy pomidor. Dobra. Teraz pomodoro. Trochę wody? Tak. Dobra. Czy dodajemy tutaj sól i pieprz? Tak. Sól i pieprz. Odrobinę soli i pieprzu. Pieprz. Ile czasu smażymy? Za 10 minut. Tak. Mam nadzieję, że ten food vlog przypadł Wam do gustu. I teraz moje pytanie do Was. Który z przepisów, tych, które do tej pory mogliście widzieć w naszych filmikach, smakował Wam najbardziej? Jestem ciekawa, który już wykonaliście i jest Waszą taką perełką, albo też na stałe zagości w Waszym jadłospisie. Dajcie koniecznie znać, a tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!